Siatkówkę zacząłem grać od pierwszej gimnazjum. Stało się to wtedy, kiedy na zawodach w szóstej klasie podstawówki trenerzy Akademii Talentów złożyli mi ofertę przyjść i trenować do tego właśnie zespołu. Wtedy nazywało to jeszcze się KS Borynia, a teraz to jest ta sławna Akademia Talentów. Spędziłem tam całą swoją młodzieżówkę, czyli młodzika, kadeta, juniora. I potem zostałem wypożyczony, między innymi MKS Kalisz, to była druga liga, graliśmy tam półfinały do pierwszej ligi, potem był też KPS Kęty, który wtedy występował w pierwszej lidze, TKS Tychy, potem NCKS Jaworzno, no i teraz jestem właśnie tutaj. Wylądowałem w BBTS-ie Bielsku. No tak, no niestety nie udało się nam utrzymać. Mieliśmy małe problemy, były gorsze i lepsze momenty. W moim odczuciu mogę powiedzieć tylko tyle, że cieszę się, że dostałem szansę i występowałem we wszystkich meczach w tamtym sezonie. Lądowałem dzięki temu na w top 5 przyjmujących i wiadomo, że gra się, ten sport jest po to, żeby drużyna wyszła na to jak najlepiej, ale nie u tego się nie udało, ale z siebie powiedzmy, może nie w 100%, ale jestem jakoś tam w miarę zadowolony. No tak, może. Czego się spodziewam? No, na pewno bycia jak najwyżej w tabeli. Może takim małym marzeniem jest zrobić ten awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Przede wszystkim mówię, najważniejsze jest dobro drużyny i mam nadzieję, że w tej tabeli będziemy wysoko i wszystko będzie się układało po naszej myśli i będą omijały nas kontuzje. Na pewno chciałbym zaprosić wszystkich kibiców BBTS-u Bielsko-Biała, swoich bliskich przyjaciół, rodzinę i no ogółem wszystkich bielszczanin. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie normalny i spotkamy się na hali przy jakichś tam trybunach i będziemy się wspierać i dążyć do celu, którego sobie ustaliliśmy. Dzięki. Dziękuję.